miniony weekend w Brennej rozpoczęły się wakacje z muzyką afrykańską. Afrykę przenieść do Brennej, skąd ten pomysł? Hoj, no to myślę, że też jest to pomysł, który tutaj wyszedł jakby ze współpracy też z Anetą, czyli z Nomad Music Grill, z Mustafą, który tutaj właśnie jest na miejscu i przygotowuje właśnie potrawy afrykańskie, marokańskie, które polecam. No i tak właśnie chyba ten pomysł się stąd wziął, że właśnie tutaj zostaliśmy zaproszeni, przyjechaliśmy, gramy na bębnach. Jak się podoba publiczności? Licznie przychodzą? Uczą się? No myślę, że im się podoba, nie? W sensie, także już mnie ręka troszeczkę boli od tego grania, ale widzę, że tutaj jeszcze wszyscy są zainteresowani bębnami, więc grają i mam nadzieję, że jakaś tam jest fajna przygoda i zabawa. Coś nowego na pewno. Bo takie bębny etniczne, które my tutaj mamy, one pochodzą z różnych zakamarków świata. To są bębny z Afryki i ze Bliskiego Wschodu i z Ameryki Południowej. Także myślę, że to jest taka fajna okazja, żeby po prostu na tych bębnach każdy mógł przyjść, pograć, dotknąć, uderzyć. Państwo turyści, skąd są? My z Częstochowy. Jak się gra tutaj? No wspaniale, znaczy ja jestem tutaj z grupą. Tak? Podłapała pani jakieś rytmy? Tak, dzisiaj mam debiut i no nawet jest okej, w porządku, wszystko super atmosfera, wszyscy się dobrze bawią, no muzyka łączy. Tego się państwo nie spodziewali, że w Brennej będzie Afryka? No właśnie nie. Bardzo. Też. Jak pani się podoba w afrykańskiej Brennej? Brakowało tego tutaj. Tak? Super. Jak wiele już pani gra na tym bębnie teraz? Już 15 minut. I już jakieś rytmy opanowane? Oczywiście, tak. Jestem zdolna. Nasze Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Marokańskiej, Afrika Deserta Project, 5 lat temu zapoczątkowało taki projekt Górale na Saharze Nomadzi w Beskidach. No i jest to część takiej kontynuacji tego, a że jesteśmy w Beskidzie Śląskim i mamy na miejscu Mustafę, muzyka z Sahary, więc no nic tylko działać. Muzyka jednak przyciąga ludzi, zwłaszcza jeżeli jest to muzyka, połączenie właśnie czy naszej góralszczyzny z muzyką innej kultury. Miejsce jest urokliwe, nasze Beskidy są przepiękne, bardzo dużo Polaków przyjeżdża obecnie w Beskidy, więc zapraszamy na pyszną kuchnię, na dobrą muzykę i mam nadzieję fajną atmosferę. Będzie niespodzianka i mam nadzieję, że przyciągnie również dużą publiczność. Mustafa zagra ze swoją koleżanką Anią Witczak z Dikandy, więc 19 sierpnia zapraszamy do nas, do Nomad Music Grill nad Brennicą na koncert. Zapraszamy do Nomad Music Grill na mieszankę muzyczną polsko-marokańsko-brenieńsko-góralską muzykę. Zapraszamy do Brennej. Marhaba wa sahla bikum fi Brennej. Allah ila marhaba wa sahla wa khair bikum kamla. Alf marhaba.